Bardzo się cieszę. Nie spodziewałam się, bo myślałam, że Kasia Zaroślińska dostanie, ponieważ też dzisiaj, nie mówię, też zrobiła dzisiaj dużo punktów, także, ale tak naprawdę ta statuetka to całemu zespołowi się należy, ponieważ wyszłyśmy na to spotkanie bardzo skoncentrowane i ten pierwszy set, który wygrałyśmy do 10, pokazał, że nie oddamy tego meczu zespołowi z Rzeszowa i zrobimy wszystko, żeby zagrać w finale. Od początku żeśmy narzucili swój styl gry, narzuciliśmy swoją siatkówkę, była pewna agresja do przeciwnika. Realizowaliśmy wszystko to, co chcieliśmy. Myślę, że też dziewczyny się tutaj bardzo fajnie bawiły tą siatkówką. I dzięki temu też, że graliśmy na takim luzie przed własną publicznością, gdzie było naprawdę dużo kibiców i fajnie, że to tak wyglądało, że mogliśmy się przed nimi tutaj zaprezentować z tak dobrej strony. No i mamy to zwycięstwo, na które tutaj tak wszyscy na pewno oczekiwali. Jesteśmy w finale, jeszcze nie jest koniec rozgrywek. Od jutra czy tam pojutrze już na pewno skupiamy się na tym, co przyniesie nam kolejny mecz, bo musimy poczekać na przeciwnika finałowego. Na pewno najważniejszy był pierwszy set w Rzeszowie, który spowodował, że odzyskałyśmy pewność siebie i wiarę w to, że możemy wygrać ten playoff z Rzeszowem. Drugim elementem na pewno było zatrzymanie Adeli Helicz, która jest motorem napędowym tego zespołu i praktycznie w meczu w Rzeszowie nie zrobiła żadnej krzywdy, a dzisiaj nie istniała. Także to był też duży atut. No i tak jak mówisz, zagrywka, w dzisiejszej siatkówce tak jest. Kto zagrywa, to wygrywa najczęściej. Także trenujemy to i mam nadzieję, że tak jak dzisiaj, jak zagrywałyśmy, tak będziemy zagrywać do końca sezonu i że ta zagrywka będzie nam przynosić punkty. Na pewno bardzo dobrze graliśmy tą zagrywką i myślę, że przede wszystkim tak jak chcieliśmy, gdzieś szukaliśmy tych słabych stron Rzeszowa w przyjęciu, udało nam się je znaleźć. Doskonale żeśmy też dopasowali nasz serwis do tego, ale nie tylko zagrywka, ja bym naprawdę mógł powiedzieć, że całokształt gry naszego zespołu wyglądał bardzo dobrze w tym dwumeczu i myślę, że wszyscy się bardzo tutaj z tego cieszymy. Zastanawialiśmy się może tak, co będzie w tym trzecim secie, bo już po drugim secie wiadomo, miałyśmy pewny awans, jeszcze ta 10-minutowa przerwa, ale gratuluję tutaj zespołowi, cieszę się, że utrzymałyśmy koncentrację i zależało na tym nam, żeby skończyć już ten mecz w trzech setach i wygrać u siebie przede wszystkim, bo do tej pory cały czas u nas wygrywałyśmy i w ten sposób odwdzięczyć się kibicom za to, że tak licznie przyszli dzisiaj nas wspierać i cieszę się, że to się udało. Ja myślę, że obydwa te spotkania tutaj z Rzeszowem zagraliśmy na takim poziomie, do którego nas dziewczyny przyzwyczaiły, zagrały to, co od nich oczekiwaliśmy. Myślę, że one też same oczekiwały od siebie takiej gry. Bardzo się cieszymy, że to wszystko nam zafunkcjonowało, że ta gra się układała tak, jak chcieliśmy, że graliśmy naprawdę bardzo odpowiedzialnie, zdyscyplinowani taktycznie i myślę, że dzięki temu te dwa zwycięstwa tutaj z Rzeszowem i awans do finału. Na pewno bardzo się wszyscy cieszymy, że tak to się zakończyło, bo gdzieś przed tym startem playoffów na pewno troszeczkę było tam może niepewności, jak to wszystko wypadnie. Zespół wrócił na swoje tory, bardzo dobrze się prezentuje i mam nadzieję, że przed nami jeszcze dwa mecze finałowe, utrzymując taką formę, na pewno myślę, że wszyscy tutaj będziemy zadowoleni z tego, jak nasz zespół się prezentuje.